Witam serdecznie senatora Rzeczpospolitej Polskiej, pana Sławomira Rybickiego. Ubolewam niestety, iż nie mogę przywitać posłów Rzeczpospolitej Polskiej, którzy nie mogli przybyć z powodu zwołania posiedzenia Sejmu, ale są wśród nas ich przedstawiciele. Pana posła Kazimierza Plocke i pani posłanki Małgorzaty Zwiercen. Witam również przedstawiciela posłanki do Europarlamentu, Anny Fotygi. Jest wśród nas przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pan Sławomir Frontczak. Miło powitać ekscelencję arcybiskupa Sławoja Leszka Gudzia oraz infułata Stanisława Ziębę. Są z nami oczywiście, jak zawsze, reprezentanci Sił Zbrojnych. Dowódca 3. Flotylii Okrętów, kontradmirał Krzysztof Jaworski. Komendant Portu Wojennego Gdynia, komandor Andrzej Łysakowski. Dowódca Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, komandor pilot Tadeusz Grzybczewski. Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku, pułkownik Andrzej Płochan. Dowódca 33. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej Gdynia, major Krzysztof Rams. Dowódca garnizonu Wrocławowo, komandor porucznik Mariusz Kuchta. Witam niezwykle serdecznie władze województwa pomorskiego, pana marszałka Mieczysława Struka. Witam wszystkich przybyłych prezydentów miast, burmistrzów, wójtów, radnych, szczególnie zaś samorządowców powiatu pruckiego wraz ze starostą Jarosławem Białkiem. Witamy serdecznie Urząd Morski w Gdyni w osobach dyrektora kapitana żeglugi wielkiej Wiesława Piotrzkowskiego i zastępcy Anny Stelmarz-Świerczyńskiej. Pragnę serdecznie powitać tych, którzy przez lata PRL-u pielęgnowali obchody zaślubin, Kaszubów i delegację partów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na czele z byłym prezesem Zarządu Głównego Łukaszem Grzędzickim i prezesem Puckiego Oddziału Adamem Zarzębłowskim. Witam puckich proboszczów, prałata Jerzego Kuncy i księdza Piotra Pastewskiego wraz z duchowieństwem. Witam wreszcie współorganizatora, prezesa Ligi Morskiej Rzecznej, pana Andrzeja Królikowskiego i wszystkich członków Ligi Morskiej i Rzecznej. Witam komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej we Władysławowie, pułkownika doktora Piotra Patlę i komendanta placówki Straży Granicznej we Władysławowie, podpułkownika Krzysztofa Maluchnika. Komendantów Policji, Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawicieli Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, Związki Żołnierzy Wojska Polskiego, Związki Kombatanckie i Stowarzyszenia Wojskowe Liga Obrony Kraju. I to osoby, których jeszcze nie było na naszych uroczystościach, uczestników pierwszego zlotu pamięci. Zlotu pamięci za ślubiny Polski z morzem generał Józef Haller. Powitać pragnę członków Stowarzyszenia Historycznego Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku, przedstawicieli cechu rzemiosł różnych, dyrektorów szkół wraz z nauczycielami i uczniami, prezesa Północno-Kaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, Zrzeszenia Rybaków, reprezentantów partii politycznych. Szczególnie witamy w Pucku wojskową asystę honorową, kompanią reprezentacyjną i orkiestrę reprezentacyjną Marynarki Wojennej, dziękując równocześnie za oprawę ceremoniału wojskowego i uświetnienie dzisiejszych obchodów. Serdecznie witam wszystkie poczty sztandarowe, przedstawicieli organizacji i różnych zakładów pracy, harcerzy, dzieci, młodzież, dorosłych, mieszkańców naszego miasta i powiatu oraz gości przybyłych z innych zakątków Polski. Witam wszystkich Państwa zgromadzonych tu, na puckim rynku. Przypomnijmy wspólnie Polakom, że właśnie w Pucku 10 lutego 1920 roku odrodziła się Polska morska i że to Puck jest historyczną morską stolicą Polski. Szanowna pani burmistrz, drodzy goście, gospodarza pani burmistrz. Szanowni państwo, ekscelencjo, księże arcybiskupie, panie admirale, drodzy goście. Chciałbym przywitać puczan, mieszkańców tego pięknego miasta. Mają szczęście, bo opatrzność podzieliła się z nami pięknym słońcem.
Za to dziękujemy. Drodzy Państwo, łańcuch ludzi dobrej woli i kompromisu tyle jest wart, co każde jego ogniwo z osobna, trzymające statek w dobrej pozycji. Ponownie spotykamy się tutaj na Puckim Rynku, by zaakcentować wagę tego symbolicznego dnia sprzed 97 laty aktu zaślubin Polski z morzem, kiedy to objęliśmy formalnie we władanie fragment Bałtyckiego brzegu. Generał Józef Haller w towarzystwie dostojników państwowych oddziałów wojska pomorsko-kaszubskiej społeczności, rzucając platynowy pierścień wody zatoki, podnosząc polską flagę, otwierał ważny rozdział historii naszego kraju. Otwierał przed odrodzoną Rzeczpospolitą nowe perspektywy, horyzonty daleko wykraczające poza granice państwa, poza Bałty. To tutaj w Pucku wszystko się zaczęło. W ciągu minionego roku wiele projektów związanych z morzem i jego problemami zyskało rangę rządowych priorytetów inicjowanych i realizowanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na harmonijne połączenie w nazwie tego resortu dwóch żywiołów – morza i wód śródlądowych. To szansa na niezbędną kompleksowość działań, podkreślaną niezmiennie także przez Ligę Morską i Rzeczną, organizację działającą na tym polu od już niemal 100 lat. W 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu Sejm Rzeczypospolitej, oddając hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę państwa polskiego, ogłosił rok bieżący rokiem rzeki Wisły. Bowiem królowa polskich rzek jest dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym. Potrzebuje przemyślanej strategii oraz odważnych, dalekowzrocznych działań. Niezwykle ważnym w tym kontekście jest podpisanie przez prezydenta Rzeczpospolitej opracowanego przez ONZ Europejskiego Porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o międzynarodowym znaczeniu, zwanego również Konwencją AGN. W polskich warunkach to wyeliminowanie tzw. komunikacyjnych wąskich gardeł na Wiśle i Odrze, także doprowadzenie do europejskich standardów trzech przechodzących przez Polskę międzynarodowych dróg wodnych łączących Bałtyk z Morzem Czarnym oraz Wschód z Zachodem. Najlepszym, najmocniejszym fundamentem pod gospodarczy sukces jest wytworzenie w społeczeństwie specyficznej morskiej tożsamości. Tutaj, na Pomorzu, ale i w całym kraju. Dla każdego musi być oczywistością, że to poprzez morze i rzeki wiedzie droga do dobrobytu, stabilnego rozwoju, integracji ze światem. Rok 2017 to rok wielkich symboli. O Wiśle wspomniałem, ogłoszony przez Polski Związek Żeglarski rok Mariusza Zaruskiego w 150. rocznicę urodzin, to obok oddania hołdu temu wielkiemu Polakowi promocja idei wychowania morskiego, którego orędownikiem i animatorem był właśnie generał. Nasz wielki rodak światowej marynistyki Józef Konrad Korzeniowski jest także patronem tegorocznych obchodów. To świat konradowskich bohaterów fascynował pionierów polskiego morza w czasie II Rzeczypospolitej. I dzisiaj zawarte tam idee nie straciły na aktualności. Dzięki Lidze Morskiej społeczeństwo II Rzeczypospolitej czuło i rozumiało, jak wielkie znaczenie dla odrodzonej ojczyzny ma wiatr od morza. I my tamto dzieło z pełną świadomością kontynuujemy. Konkursy wiedzy morskiej i zloty jungów, regaty wiślane, Wiślany i Odrzański Flis, inicjatywy wspierane przez lokalne samorządy to konkrety w tym dziele morskiej edukacji. Poprzez szkolenia opiekunów ligowych kół poszerzamy otwarcie na morze dla polskiej młodzieży. By w pełni z szansy rysujących się dzięki morzu korzystać, niezbędna jest strategiczna wyobraźnia łącząca procesy gospodarcze i przewidująca rysujące się tendencje rozwojowe we współczesnym świecie.
to między innymi podjęcie z niezbędną energią procesu przywracania żeglowności systemu rzecznej arterii, kontynuowanie komunikacyjnego powiązania polskich portów z krajowym i europejskim zapleczem, rozwój przemysłu stoczniowego i tak istotna dla naszego bezpieczeństwa modernizacja polskiej marynarki wojennej. I znowu przypomnienie, że to polscy admirałowie byli tymi, którzy rozumieli, że może to istotny czynnik polskiej racji stanu. Ważne jest pamięć o symbolach, ale również ważne jest korzystanie z dokonań i entuzjazmu poprzedników. Rozumienie, jak wielką szansą jest brzeg morski, ten próg do wielkiego świata. Dla ich obsługi potrzebni są ludzie morza XXI wieku. Fachowo perfekcyjni, obdarzeni wyobraźnią, ale nie pozbawieni romantycznego entuzjazmu pionierów. Bo morze i służba na nim i dla niego to niezmienne wyzwanie. Konieczność rozumienia skomplikowanych procesów na styku żywiołu morskiego i cywilizacyjnego, rządzącego się zasadami ekonomii i społecznej logiki. Dlatego tak ważnym jest, byśmy czuli, że Bałtyk to nasza przepustka do lepszego życia. By Polak i człowiek morza, to było pojęcie tożsame. Temu między innymi służą te nasze spotkania na Puckim Rynku. W rocznicę, w którym generał Józef Haller platynowym pierścieniem dokonał zaślubin Polski z morzem. Trzymajmy się morza. Dziękuję.